Pojawiają się głosy, że przez przekop Mierzei na Zalew Wiślany będą mogły przepływać tylko motorówki albo żaglówki. Niektórzy twierdzą, że Elbląg i inne porty nie zyskają nic na tej inwestycji. Słychać też głosy, że to inwestycja zbyt droga. Sprawdźmy, jaka jest prawda. Po pierwsze, po wykonaniu przekopu Mierzei, po raz pierwszy w powojennej historii Polski, nie będzie trzeba pytać Rosji o zgodę na wpłynięcie na Zalew Wiślany. A to jedyny sposób, aby dostać się do portów w Elblągu, Fromborku czy Tolkmicku. Już w 2022 roku przez przekop Mierzei na Zalew Wiślany będą mogły wpłynąć statki o długości do 85 metrów, szerokości do 20 i zanurzeniu do 2 metrów. Natomiast po ukończeniu całej inwestycji z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany wpłyną statki o długości do 100 metrów, szerokości do 24 i zanurzeniu do 4,5 metra. Dzięki tej inwestycji na Zalew Wiślany będą mogły wpływać m.in. promy, statki wycieczkowe i towarowe. Zwiększy się dostępność regionu i wymiana handlowa. Warto też obalić mity dotyczące kosztów tej inwestycji. Koszt budowy drogi wodnej łączącej Zatokę Gdańską i Zalew Wiślany odpowiada kosztowi realizacji około 40 km dróg szybkiego ruchu. Obecnie w Polsce mamy 1400 km dróg w realizacji. Jest to inwestycja, na którą polskie państwo stać. Co więcej, Polski nie stać na brak tej inwestycji.